Powiat Rydzki wyprzedził swój czas i z pewnością sporo zaoszczędzi. Starostwo powiatowe podjęło się bowiem realizacji projektu termomodernizacji należących do niego budynków. Dzięki skali inwestycji powiat w pełni zasłużył więc na tytuł ambasadora funduszy europejskich w kategorii środowisko. Pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pieniądze pozwoliły na kompleksową termomodernizację 15 budynków użyteczności publicznej. Wykonano w nich ocieplenia ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachów. Budynki zyskały także nową stolarkę okienną i drzwiową. Ich systemy grzewcze zostały przebudowane, a oświetlenie wymienione na energooszczędne. Projekt objął też montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podwyższenie efektywności energetycznej obiektów z pewnością przełoży się na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, także na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Nie wolno też zapominać, że wysiłek powiatowego samorządu znakomicie wpływa na redukcję emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.